Dobry wieczór Państwu. To już szósta odsłona koncertu charytatywnego pod patronatem wójta gminy Zgrzyszów. Serdecznie Was witamy i jest nam niezmiernie miło, że z roku na rok jest nas tutaj coraz więcej. Dzisiaj jesteśmy tutaj dla Paulinki, Kingi, Jarka, Dominika, Kacpra i Kasi. Dzieci zmagają się z takimi schorzeniami jak nowotwór kręgosłupa, nowotwór mózgu, wrodzona wada serca, wzmożone napięcie mięśni. Niektóre z dzieci znajdują się w stanie powypadkowym, wymagają rehabilitacji i stałego przyjmowania drogich leków. Wiemy, że i dziś uda nam się im pomóc. Przez 5 ostatnich lat mieszkańcy naszej gminy udowadniali, że mają wielkie serca i potrafią łączyć ze świetną zabawą pomoc tym, którzy najbardziej tego potrzebują. Dzisiejszy wieczór tradycyjnie rozpoczniemy od występu równie młodych, co obiecujących muzyków. Small Café to cover band, który rozgrzeje atmosferę i prowadzi nas w muzyczny nastrój. Gdy scena i nasza publiczność będzie rozgrzana do czerwoności, przystąpimy tradycyjnie do licytacji przedmiotów. Otrzymaliście foldery, w których zapoznać się możecie z tym, co dziś dla Was mamy. To ponad 30 unikatowych przedmiotów. Gratka dla wielbicieli sztuki, sportowych, zagorzałych kibiców czy smakoszy lokalnych przysmaków. Zastanówcie się, bo taki wieczór to idealna okazja na sprawienie prezentu ukochanemu czy ukochanej. Może żona marzy o aranżacji ogrodu, a może mąż jest wielkim fanem żużlowego szaleństwa. Po licytacji najbardziej wyczekiwany punkt dzisiejszej imprezy, bowiem na tej scenie zagra dla nas zdolna, utalentowana, pełna wdzięku i klasy Ania Wyszkoni z zespołem. Teraz słowo od inicjatora i pomysłodawcy koncertów charytatywnych w Zgrzyszowie, pana wójta Marcina Kiwiora. Dobry wieczór Państwu. Dziękuję, że tak licznie Państwo przybyliście. Tradycyjnie, jak zawsze na wstępie, chciałem przedstawić rozliczenie koncertu, który był rok wcześniej. Otóż w ubiegłym roku dochód z koncertu wyniósł 48 011,56 zł. Przypomnę, że w tamtym roku graliśmy dla piątki dzieciaków, osób z terenu naszej gminy i na jedną osobę wyszło 9602,31 zł. Pokrótce przedstawię też, na co te pieniądze poszły, ponieważ nie jestem w stanie wszystkich faktów przeczytać. One są do wglądu w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej. Wszystko co do grosza zostało rozliczone. Otóż Wiktoria. Większość przekazanej kwoty pochłonęły koszty rehabilitacji, pozostałą część pieniędzy wydatkowano na koszty dojazdu do specjalistów, m.in. do Katowic. Marzenka. Prawie cała pula przekazanych pieniędzy została przeznaczona na dostosowanie łazienki do potrzeb chorej Marzeny. Pozostałe pieniądze zostały przeznaczone na leki. Jadzia. Rodzina przekazała wszystkie pieniądze na leczenie, rehabilitację, obuwie rehabilitacyjne, jak również na wyjazdy do specjalistów również we Francji. Mariusz. Dzięki pieniądzom przekazanym z koncertu zostały zakupione leki, środki pielęgnacyjne, materac rehabilitacyjny oraz opłacane zostały dojazdy do lekarzy. Dawid. Za pieniądze z koncertu Dawid kupił pionizer, poduszkę przeciwodleżynową, wózek inwalidzki oraz opłacił zabieg rehabilitacyjny. Przypomnę, że podczas 5 koncertów do tego momentu łącznie zebraliśmy 150 755,05 zł i pomogliśmy 19 osobom. To jest naprawdę fantastyczny wynik, ale ten wynik zawdzięczamy wszystkim, którzy tutaj przychodzą, którzy są również dzisiaj z nami. Bardzo serdecznie dziękuję, bo każdy, który tutaj to dzisiaj przyszedł, uczestniczy w wielkim wydarzeniu, pomocy innemu. I po to głównie ten koncert jest robiony. Oprócz tego oczywiście będziemy wszyscy uczestniczyć w fantastycznym wydarzeniu muzycznym, bo tak jak wcześniej powiedziały tutaj prowadzące dziewczyny, świetny, młody zespół energetyczny, który mam nadzieję, że wszystkich nas rozgrzeje, a później gwiazda wieczoru, która sama się reklamuje, Ania Wyszkoni. Dlatego chylę przed Państwem czoła, naprawdę. Ogromna wdzięczność w imieniu tych wszystkich ludzi, bo ja miałem tę przyjemność rozmawiać z tymi dzieciakami, z tymi osobami. Oni naprawdę potrzebują pomocy i są wdzięczni i każdego dnia pamiętają o swoich darczyńcach. Wiem, że Państwo przyszliście na imprezę, również wydarzenie muzyczne, posłać koncertów, więc ja już nie zanudzam więcej. Dzięki jeszcze raz za przyjście i udanej zabawy! Yes.
jeszcze bardzo serdecznie prosimy kierowcę srebrnego Forda o rejestracji WW746WY o przeparkowanie. Srebrny Ford WW746WY. Dziękujemy. A teraz, kochani, młodzi, kilkunastoletni muzycy wykonujący najbardziej znane covery. Uczniowie Tarnowskiej Szkoły Muzyków Rockowych oraz prywatnych szkół wokalu i gry na instrumentach. Mimo młodego wieku mają już za sobą występy na wielu scenach Polski wraz z najbardziej uznanymi muzykami. Repertuar zespołu to piosenki wykonawców takich jak Tina Turner, Melanie Fiona, Bryan Adams, Maroon 5, Oena, Maryla Rodowicz, Czesław Niemen, Kasia Kowalska, Adele. Zagrali jako support m.in. przed takimi zespołami jak Enej, Pektus, Bajm, Piersi, Wilki. Oraz przed Agnieszką Chylińską czy Marylą Rodowicz. Zespół tworzą Marzena Rędak, wokalistka, perkusja Dawid Skrzelowski, Jakub Jucha, gitara solowa, Tomasz Stec, gitara basowa, Przemek Tomasiewicz, instrumenty klawiszowe. Zapraszamy na moc muzycznych wrażeń. Przed Wami Small Cafe! Oh, it's my life. Don't you forget.
Przez najbliższą godzinę. Tak? Chcecie się bawić? Nie słyszę głośniej! Cudownie. Okej, okay, kolejny utwór, jaki zagramy, to ONA Koła Czasu. Wszystko tu, nigdy nie wiesz, czy osiągniesz cel. Jest nadzieja w nas, jest magiczna moc, choć ocean życia burzy się. Złudzeń most, tak dawno spłonął już. Teraz nikt nie liczy cudzych strat. To co masz, to suchej ziemi garść, twój największy i jedyny skarb. To czy koła czas zmienia wszystko tu. Czy osiągniesz cel?
tylko cuda i mira. Na życzenie chłopców, dla strażaków, tutaj, za to, że pełnią świetną pracę i w ogóle podziękowaniu. Z niej trzeszczy wszystko dookoła, ściany i dach, gorąco żel. Pobiegnij tam, do niej szkoda czasu, bo stodoła płonie, a w niej ludzie jacyś są. Sołtys chyba już zwołał prawie pół wsi. Pomagaj i ty, płonie stodoła, alarm trwa, jesteśmy na dnie. Dlaczego właśnie ja miałbym brać ludy mnie? Chwytam jak we złomie. Biegnę co tchu i widzę tam, co płoną oczy i skromnie bawi się tu. Par chyba ze sto. To sobie swoją córkę za mąż dzisiaj dał. Do żonki pali się pan młodych od nas fał. Zabrakło mi za mieszkaniu ojciec i też ugościć chciał wieś. Swoje stodole zrobił bal, tańczyła mi ja. Tak mogą płonę stodoły każdego dnia. Thank you.
aż kurzy się z niej. Trzeszczy wszystko dookoła, ściany i dach, gorąco rzekej. To sąsi swoją córkę za mąż dzisiaj dał. Do żonki pali się pan młody, chłop nas chwał. Zabrakło mi za mieszkaniu ojciec i też gościć chciał wieś. W swojej stodole zrobił bal, tańczyła mi ja. Tak mogą płoną stodoły każdego. Okej, teraz, jak już trochę się wyżyliśmy, tak muzycznie, to pasuje trochę zwolnić. Dlatego zagramy specjalnie dla was z całego serca utwór Briana Adamsa Heaven. There was only you and me. We were young and wild.
Dziękujemy. Mam takie pytanie do was. Kto z was zna piosenkę Kasi Kowalskiej Pieprz i Sól? Zna ktoś? Nie krzykną osoby, które znają, będzie mi prościej, bo tak stąd tak średnio widzę. Tak niewiele. Albo się wstydzicie powiedzieć. Znacie? Dobra. No to zaśpiewajcie ze mną refren, dobra? Bo tak chciałabym was usłyszeć i tak wyczuć, czy zaśpiewacie ze mną, czy nie? Czy chcecie w ogóle? Okej? Okay? Dobra. Zabieram ci ostatnią nadzieję. Nie powiódł się twój misterny plan. Skąd w tobie ten gniew? Powiedz to, skąd w tobie ten głód? Zaskoczy cię, wiem, mówiąc to, że między nami jest już skończone. Szarym człowiekiem, gdy widzisz się wśród samych gwiazd, gdzie rzucą kość, będziesz jak szczeniak biegł. Tak bardzo chcesz, by dojrzał ci świat. Skąd w tobie ten pęd? Powiedz to, skąd w tobie ten głód? Zaskoczy cię, wiem, mówiąc to, że między nami jest już skończone. I mimo, że masz u stóp cały świat, to wszyscy widzą. Twój każdy dzień wypełnia ból. Jedziemy! I mimo, że
dziękujemy bardzo. Teraz zostawiam was na dosłownie 5 minut z chłopakami. Zagrają dla was utwór instrumentalny. Ale w tym czasie mam dla was super zadanie. Ale takie, znaczy takie zadanie, nie zadanie. Musicie się przygotować fizycznie i psychicznie na taką wokalną katorgę trochę z mojej strony. Okej? Okay? Dobra, będziemy śpiewać? Ale obiecujecie, bo tak wiecie, wrócę tutaj i tak nikt nie będzie śpiewał, to tak będzie mi trochę głupio. Okej? Okay? Na pewno? Jeszcze raz, bo trochę kucha jestem ostatnio przez te koncerty. Okej, okay, dobra, słyszałam, już idę. Nie ma mnie tu. Brawa dla chłopaków.
Jesteście tu jeszcze? To fajnie, bo ja też. Okej, to tak jak obiecaliście mi i tak jak ja wam obiecałam, teraz trochę pośpiewamy, dobra? Zagramy utwór Sofy, Serpentyny i Mydlane Bańki. Nie wiem, czy wam to coś mówi, bo w sumie zespół jest tak trochę mniej znany, ale spokojnie, nauczymy się, bo refren jest bardzo prosty. Opiera się tak naprawdę tylko na la 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 la. Także może spróbujemy teraz, co? Jesteście za? Tak? Dobra. Raz, dwa, raz, dwa, trzy i la 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 la. Spróbujecie? Dobra, teraz raz, dwa, raz, dwa, trzy i... No nie słyszę was. Za trudne? Czy tak średnio? Spróbujcie jeszcze raz, dobra? Pamiętacie? Zaśpiewam z wami. Trzy, cztery. La! Pamiętacie? Chociaż trochę? Chciałam wam tak trochę przybliżyć tą formę refrenu. Dobra. No to pomożecie mi, mam nadzieję. Okej? Okay? Gramy. To mamy ochotę polatać tu i tam. I jak gwiazdy mamy swoje odjazdy, Eryk, no i ja. I teraz refren. Jak trupy uniesie i win. Serpentyny i mydlane bańki to już gwiezdny pył. Poniedziałek Eryk w kosmos leci, wyrzucić śmieci i już. Wszystkie konfety jak komety spadną, spalą żywcem się. A w sobotę znów mamy ochotę polatać tu i tam. Krew gorąca, im bliżej słońca, daleko tylko śmierć. I uwaga, teraz wasza kolej. Raz, dwa, trzy i... Może być lepiej, a wy...
Myślę, że jesteście bardzo muzyczni, więc liczę na was. Okej? Raz, dwa. Raz, dwa, trzy i cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć i... Ale was. Naprawdę, wielkie pokłony dla was. Jesteście świetni, co ja tu w ogóle robię. Teraz zagramy dla was utwór. Jeden chyba z tak moich ulubionych wokalistek, czyli Adele. I od razu mówię, że to nie będzie utwór Hello. I nie chodzi o to, że jakoś nie lubię tego utworu, bo jest naprawdę fantastyczny. Ale tutaj tego nie usłyszycie, bo nie jesteśmy radiem. Usłyszycie utwór Set Fire to the Rain z płyty 21. Powinniście go znać, bo w sumie jest znany. Oh,
dobiega końca, ale chcemy was zostawić w takim pozytywnym nastroju, w takim słonecznym klimacie. Dlatego zaśpiewamy dla was utwór Walking on Sunshine. Akurat, bo zrobiło się słonecznie, śnieg stopniał, więc bliżej lata, fantastycznie. Bliżej wakacji. Ręce do góry! Jeszcze raz! I'm walking on sunshine.
Dziękujemy ślicznie. Przed nami ostatni już utwór. Trochę się go boimy, dlatego zostawiliśmy go w sumie na koniec. Bo tak myśleliśmy, czy zdążymy, czy nie, no ale... Zagramy dla was utwór Prince'a, Purple Rain. Także mamy nadzieję, że zostawimy po sobie takie wow, takie dobre zdanie, coś tam. Bo naprawdę utwór jest rewelacyjny. Także gramy. Sorrow. I never met a cozy in the pain. Only once one time see you laughing. I only want to see you laughing in the purple rain. Purple rain, purple rain. Friend, baby, I can never steal you from another. Oh, such a shame my friendship had to end. Purple rain, purple rain. Up your mind, I think you better close it. You let me guide to the purple rain, purple rain.
Dziękujemy bardzo. Bawcie się dobrze. Jak wam się podobało? Macie ochotę na więcej? Poprośmy teraz Small Cafe o bis. Jeszcze raz! Jeszcze raz! Jeszcze raz! Jeszcze raz! Jeszcze raz! Pokażmy, że jest nas tutaj dużo! Jeszcze raz! Jeszcze raz! Jeszcze raz! Dziękujemy! Ale super! Specjalnie w takim razie, skoro to ma być bis, to ten utwór dedykujemy dla tak wspaniałej publiczności jak wy. Czyli, jak sam tytuł wskazuje, zagramy dla was utwór Tina Turner, dobra? Simply the best dla najlepszej publiczności. Rączki do góry! But I need you, my heart's on fire. You come to me, words and wine. Oh, you come to me, give me everything I need. Give me lifetime promises and words of dreams. Love like you know what it means. Oh, you can be wrong. Take my heart and make it strong, baby. You're simply the best. I'm better than all the rest. I'm better than anyone. Stars every night and every day. In your eyes I get lost, I get washed away. Just as long as I'm here in your eyes, I can be in no better place. Oh, I'm stuck on your heart.
jeszcze raz. Mam nadzieję, że do zobaczenia. Możecie odebrać tutaj przy scenie i na balkonie. Pierwszy idzie pod młotek kalendarz PGE Ekstraligi, najlepszej żużlowej ligi świata na rok 2016 ze wspaniałymi zdjęciami żużlowców. Cena wywoławcza to 20 zł. Kto z Państwa da 20 zł? Jedyne 20 zł. Jest, mamy 20 zł po raz pierwszy. Kto da więcej? 30. 30 po raz pierwszy. 40, 30 po raz pierwszy, 30 po raz drugi. 40. Po raz pierwszy 40. 50 po raz pierwszy, 50 po raz drugi i 60. 60 po raz pierwszy, 60 po raz drugi i 60 po raz 70. Po raz pierwszy 70. Po raz drugi 70 i po raz trzeci sprzedany. Zapraszamy, gratulujemy. Proszę Państwa, cały dochód będzie przeznaczony na dzieciaki. Wszystko, nie szczędźmy serca, podzielmy się, a na pewno to wróci. Jak nie razy 10, to razy 100. Teraz szalik klubowy Unitarnów zespołu żużlowego PGE Ekstraligi. Nieodzowny atrybut prawdziwego i wiernego kibica. Cena wywoławcza to 30 zł. Kto da 30 zł? Jest 30, 30 po raz pierwszy. Dodamy, że usfundowany przez Grupę Azoty, jedną z najlepszych firm w Polsce. Mamy. Warto mieć. 30 po raz pierwszy, 40 po raz pierwszy. 40 po raz drugi, 50 po raz pierwszy. Proszę Państwa, zimy nie było, ale jak będzie zima, to co? W czym Państwo będziecie chodzić? Proszę, Konrad, ciepło ci? Oczywiście, to ja daję 60. 60, 60 po raz Głowa, pierwszy. Włosy mnie nie ogrzeją, ale szalik nie ogrzeje. 100, mamy 100. 100 po raz pierwszy, 100 po raz drugi i 100 po raz trzeci sprzedane. Gratulujemy nabywcy, szalik dostarczymy nawet na górę. Teraz pod młotek idzie oryginalna koszulka meczowa zespołu PGS Krabełchatów. Cena wywoławcza to 50 zł. Dodajmy, że tutaj są autografy wszystkich zawodników z drużyny. Kto z Państwa da 50 zł? Jedyne jest, mamy 50 zł. 50, 60, 100. 100 zł po raz pierwszy. 100 zł po raz drugi i 100 zł. 110. 110 zł. Po raz pierwszy. 150? 150 po raz pierwszy. 150 po raz drugi i 100. 160. Ile? 160, tak? 200. 200 po raz pierwszy. 200 po raz. 210. 210. 250. Coś się dzieje. Proszę Państwa, ale ta koszulka to nie jest tak ciepła jak szalik, ona jest taka przewiewna. Ale to te autografy robią robotę. 250 po raz pierwszy, 250 po raz drugi i. 260. 300. Tak? 300 po raz pierwszy, 300 po raz drugi, 320. 320 po raz pierwszy, 320 po raz drugi, 320 po raz. Nie. 330. 330 po raz pierwszy, 330 po raz drugi i 330 po raz. 350? 350 po raz pierwszy. 350 po raz drugi i 350 po raz trzeci. Gratulujemy. Teraz mamy przepiękny obraz autorstwa Teresy Szafrańskiej o świcie. Cena wywoławcza to 1000 zł. Kto da 1000 zł za tak piękny obraz? Były gadżety sportowe, teraz coś dla sztuki. Czy mamy gdzieś 1000 zł? Kto z Państwa jest 1000? 1000 zł po raz pierwszy. Ale muszę dodać, że jestem kolekcjonerem. Ja już daję 1500. 1500 ode mnie. 1500 po raz pierwszy, 1500. Aj, nie zdążył. 1700, tak? 2000. 2000 po raz pierwszy. Czy ktoś da więcej? 2000. 2,5. Proszę Państwa, ciepło mi się robi, ciepło. 2,5 tysiąca. Po świcie, ale ciepło. 2500 po raz pierwszy, ale to jest szczytny cel, naprawdę. 2600. 2600 po raz pierwszy, 2600 po raz drugi. I 2000.
3000 po raz pierwszy, 3000 po raz drugi i 3000 po raz trzeci. Sprzedane. Gratulujemy. Warto inwestować w sztukę, proszę Państwa. Surowce tanieją, a sztuka nie tanieje. Ropa tania, inne surowce, a proszę bardzo, sztuka zawsze będzie w cenie. I to jaka? Mamy teraz dla Państwa koszyk z miodami przekazany od Koła Pszczelarzy w Szynwałdzie. Cena wywoławcza to 100 zł. Proszę Państwa, proszę zobaczyć po nas, jak pięknie wyglądamy. To dzięki miodom. Miodom właśnie od nas z terenu gminy Skrzyszów. Warto zakupić. Nie dość, że zdrowe, to jeszcze bardzo smaczne. Kto da 100 zł? 100 zł, ja dam 100 zł. Po raz pierwszy. 100 zł po raz pierwszy. Ja daję 120. 120. 120 po raz pierwszy. 130. 130. 150 nawet, 150. Tak? 150 po raz pierwszy. 150 po raz pierwszy, 150 po raz drugi. 200 po raz pierwszy. 200 po raz pierwszy, 200 po raz drugi i 200 po raz trzeci. Sprzedane. A teraz oryginalna koszulka meczowa z autografami wszystkich zawodniczek Chemika Police zespołu Orlen Ligi w piłce siatkowej kobiet. Ufundowany przez grupę Azoty. Cena wywoławcza to jedyne 50 zł. Kto da 50 zł? Czy mamy 50 zł? Koszulka Chemika Police. 50 zł po raz pierwszy. Stuwa, tak? 100 zł. Piękne podbicie. 100 po raz pierwszy. 100 po raz drugi. I 100 po... jest 110. 110 po raz pierwszy, 110 po raz drugi. 150, tak? 150 po raz pierwszy, 150 po raz drugi i 150 po raz trzeci. Sprzedane. Gratulujemy i zapraszamy po odbiór. Teraz mamy dla Was piłkę z autografem Jerzego Dudka. Cena wywoławcza to 100 zł. Na pewno mamy tutaj jakichś fanów Jerzego Dudka. Jest pan na balkonie. Euro się zbliża, proszę Państwa. Ale tak, 100 złotych po raz pierwszy. Tutaj proszę bardzo, 110. 110 po raz pierwszy. 120. 150. 150 po raz 200? Pierwszy. 200 po raz pierwszy. 200 po raz drugi. 200, ile tam? 220. 220. 250? 300? 300 po raz pierwszy, 300 po raz drugi i 300 po raz... 310. 350. 350 po raz pierwszy. 400. Proszę Państwa, co się dzieje? Ale Państwo będziecie bogaci w tym roku. 400, tak? 400 po raz pierwszy. 400 po raz drugi. I 400 po raz trzeci. Trzeci. O, o. 450? 410. 410 po raz pierwszy. 410. 500 zł. Proszę Państwa, ja tylko dodam, nie dodajemy telewizora do tej piłki. Ale z podpisem Jerzego Dudka. 500 po raz pierwszy, 500 po raz drugi i 500 po raz trzeci. Przedane. Gratulujemy. A teraz obraz, motyw z Markowej Jerzego Martynowa. Cena wywoławcza to 2000 zł. Grubo, ale warto, proszę Państwa, piękny obraz, piękny. I dodam, że osobiście byłem po ten obraz u pana Jerzego Martynowa i powiedział, to jest ostatni z tej kolekcji, motyw z Markowej, ostatni obraz, tym bardziej warto. Czy ktoś da 2000 zł? Jedyne dwa, ja daję dwa. Mamy 2000. 2000. 2500. 2500 po raz pierwszy. 2500 po raz... Nie, ja dam 2600, bo tak mi się wydaje, że ewentualnie jest szansa, że będzie mi panało. 2600. 2600 po raz... 3000. 3000 po raz pierwszy, 3000 po raz drugi i proszę Państwa, ostatnia szansa, bo klepiemy. 3000 po raz trzeci. Sprzedane. Gratulujemy nabywcy. Jak na razie źle mi idzie, nie mam żadnego obrazu, nic jeszcze nie kupiłem. Fatalnie. Z czym ja do domu wrócę? Teraz mamy wójta. Dla Was koszulkę plus kalendarz z autografem zawodnika klubu Krakowia, Bartosza Kapustki. Zadebiutował on w reprezentacji Polski w meczu z Gibraltarem, zdobywając bramkę. Cena wywoławcza to 100 zł. Jedyne 100 zł. Przyszła gwiazda Polski. 100 zł po raz pierwszy.
100 po raz... Nie, ja... 120 po raz pierwszy. 120. 120 po raz pierwszy. Nie, 150. 150 po raz pierwszy, 150 po raz... 200. 200 po raz pierwszy. 200. 210 po raz pierwszy. 250, tak? 250 po raz pierwszy. 250 po raz drugi. I 300 po raz pierwszy. 300 po raz drugi. 350? 50? Może być 350? 350 po raz pierwszy. 350 po raz drugi. I 350 po raz trzeci. Sprzedane. Gratulujemy. Ta koszulka za 5 lat razy 5. Co najmniej. A teraz przeurocza maskotka strażak, ufundowana przez Ochotniczą Straż Pożarną. Cena wywoławcza to 100 zł. 100 zł po raz pierwszy. 100 zł. Ja daję 150. 150 po raz pierwszy. 150 po raz drugi. I 150 po raz trzeci. Nie? 200 po raz pierwszy. Tak? 200 po raz pierwszy. 200 po raz drugi. I 200 po raz trzeci. Sprzedamy. Gratulujemy. Zapraszamy po odbiór. Teraz pyszny kosz wędlin. Proszę Państwa, proszę spojrzeć. Nie jest w stanie tego podnieść. Gdyby zjadła te wędliny, na pewno by była w stanie podnieść. Kosz wędlin prosto z naszej gminy od Państwa Kowalskich. Smaczne, zdrowe. Prosto nasze polskie produkty. Warto, naprawdę warto. Cena wywoławcza 200 zł. Ja daję 250, co jest sama wartość tego, co jest 300 proponowane. Po raz 300. Pierwszy. 300 po raz pierwszy, 300, ja daję 350. 350 po raz pierwszy, 350, 400. 400 po raz pierwszy, 400 po raz drugi, 400 po raz trzeci. Sprzedane, gratulujemy. Jedziemy dalej. Brązowy medal mistrzostw Polski seniorek w boksie. Zdobyty przez Ewelinę Starostkę. Cena wywoławcza 150 zł. Kto da 150 zł ja za taki medal? Ja daję 150, medal? Bo proszę Państwa, teraz jestem dumny z siebie. Grając podczas dożynek w siatkówce, właśnie na tej dziewczynie ten palec sobie wybiłem, ale przynajmniej teraz wiem, że było na kim. Warty, na mistrzyni, prawie mistrzyni. Ja daję 150. 150 po raz pierwszy, 150 po raz drugi, 150, 200 po raz pierwszy, 200 po raz drugi, 200 po raz trzeci. Sprzedamy. Gratulujemy. Pod młotek teraz idzie obraz. Kościół w Skrzyszowie, autorstwa Wacława Onaka. Cena wywoławcza 1200 zł. Czy ktoś da... Ja daję 1200 zł. 1200 po raz pierwszy. 1200 po... 1400. 1400 po raz pierwszy. 1500. 1500. 1500 po raz pierwszy. 1500 po raz drugi. 1500 po raz trzeci. Dziękuję, gratuluję panu. Kupiłem. Yes. Gratulujemy. A teraz... Przepraszam, coś nie tak? Ktoś tam coś... Mamy 1600. Aha, to przepraszam. Niestety, nie ma się jeszcze z czego cieszyć. 1600 znowu po raz pierwszy. 1600 po raz pierwszy, 1600 po raz drugi, 1600 po raz trzeci. Sprzedam. Nie, moment. 1700. 1700. 1700 po raz pierwszy, 1700 po raz drugi. 1800. 1800. 1800 po raz... 1900. 1900 po raz pierwszy, 1900 po raz drugi, 1900 po raz trzeci. Sprzedane. Gratulujemy nabywcy. A teraz certyfikat AKS Landscaping. Posiadaczowi tego dokumentu zostanie zaprojektowany ogród. Cena wywoławcza to 200 zł. Kto da 200 zł? Naprawdę warto. 200 zł po raz pierwszy mamy tutaj. 200 zł po raz drugi. 220. 220 po raz pierwszy. 220. 250. 250 po raz pierwszy. 200. 300. 300. Ile? 300. 300 po raz pierwszy. 300 po raz... 350. 310, dobra. 350. 350 po raz pierwszy. 350 400. Po raz... 400. 400. 400. 450. 450 po raz pierwszy, 450 po raz drugi, 450 po raz... Jak? 500. 500. 500 po raz pierwszy. 600? 600 po raz... Ale warto, ta firma świetnie projektuje, naprawdę robią niesamowite rzeczy. Warto, bo będzie to profesjonalnie i pięknie zrobione. Będziecie Państwo szczycić do końca życia. 600 po raz pierwszy, 600 po raz drugi i 600 po raz trzeci. Sprzedane. Gratulujemy. Teraz mamy zestaw Roberta Kubicy. Czapeczka, smycz, dwie koszulki, rozmiary M oraz XL. Sponsorem tej jest grupa Azoty. Cena wywoławcza 100 zł. Dodam, dwie koszulki plus czapeczka z autografem.
100 złotych po raz pierwszy. 150 ja daję. 150 po raz pierwszy. 150 po raz... 200 po raz pierwszy. 200 po raz... 220 daję. 220 po raz pierwszy. 220 po raz... 230. 300. 300 mamy. 300 po raz pierwszy. 300 po raz drugi i 300 po raz trzeci. Sprzedane. Gratulujemy. Zachód słońca nad jeziorem. Autorstwa Beaty Pińskiej z Łękawicy. Cena wywoławcza to 200 zł. 200 zł za tak piękny obraz. Schodząca gwiazda malarstwa, proszę Państwa, i z naszej gminy. 200 po raz pierwszy. Ja daję 200. 200 po raz pierwszy. Czy ktoś da więcej? 300. 300? 300 po raz pierwszy. 300 po raz drugi i 300 po raz trzeci. Sprzedane. Gratulujemy i zapraszamy po odbiór. Teraz pod młotek idzie skóra z dzika od koła łowieckiego Dzik. Cena wywoławcza to 200 zł. Proszę Państwa, kominek, skóra z dzika. Puśćcie Państwo w wodę wyobraźni, co może być dalej. Walentynki się zbliżają. Nie wiem, o czym wy myślicie, ale jest fajnie. Zapraszamy. Ja daję, proszę Państwa, 200. Tak mi już puściły. Puściło. Proszę. Jaskiniowiec. Można się okryć. Na pewno ciepłe. 200 po raz pierwszy. 200 po raz drugi. I jest... 250. 250. 250 po raz pierwszy. 250 po raz drugi. I 250 po raz... 300. Trzeci. Sprzedan. Jeszcze pan tutaj 300, tak? 300 po raz pierwszy. 300 po raz drugi. I 300 po raz trzeci. Sprzedane, gratulujemy, naprawdę się przyda. Teraz biżuteria srebrna, łańcuszek z zawieszką. Cena wywoławcza 250 zł. Jest to taka piękna srebrna róża. Kto da 250 zł? Wisior plus? Tak, łańcuszek z zawieszką. Zawieszka, róża. Dodam tylko, że za 2 tygodnie walentynki, jeżeli Państwo z tym przyjdziecie, że podzieliliście się taki prezent, jeszcze serce, bo dajecie go dla dzieciaków, to Wasza osoba, ta, której dacie, od razu wszystko, co zażyczycie, sobie spełni. Na pewno, ja gwarantuję. Jak nie, to proszę do mnie o reklamację. Dlatego ja już daję 300, proszę Państwa. 300 po raz pierwszy. 310. 310 po raz... A 350, proszę Pana. 360, no to biją. 360. 360 po raz pierwszy, 360 po raz drugi i 360 po raz trzeci. Sprzedane. Gratulujemy. Teraz kolejny obraz pod tytułem Róże. Obraz z certyfikatem autorstwa Carpezo Anety. Cena wywoławcza to 200 zł. Jedyne... 200 zł po raz pierwszy. Ja daję 300. Ten obraz jest naprawdę jeden. 400? 400 po raz pierwszy. 400 po raz drugi. 450 daję. 500. Masz tyle. 500 po raz pierwszy, 500 po raz drugi i 500 po raz trzeci. 550. 50, przepraszam. 500, 550. 600 po raz pierwszy, 600 po raz... 650. 650 po raz pierwszy, 700. 700 po raz pierwszy, 700 po raz drugi, 700 po raz trzeci. Gratulujemy. Prezent na walentynki fantastyczny. Jedziemy dalej. Koszyk z produktami na bazie miodu od koła pszczelarzy ze Skrzyżowa. Cena wywoławcza 300 zł. Proszę Państwa, to nie tylko miody. Ja powiem Państwu, żel do mycia, ale mamy też krem, balsam na bazie miodu. Puściliśmy już raz wodze fantazji, warto dalej. Nie dość, że coś do wewnątrz można zjeść, to jeszcze się wysmarować. Naprawdę warto, ależ 300 zł. Wartość tego jest grubo powyżej 300 zł. Czy ktoś da 300 zł? 400. 400 po raz pierwszy. 400 po raz drugi. 450 dam. Zaryzykuję. Daję 450. 500. 500 po raz... Ile? 550. 550 po raz pierwszy. 550. 600. 600 po raz... 650. 650 po raz pierwszy. 700. 700 po raz pierwszy. 700 po... 750. 750 po raz pierwszy, 750 po raz drugi, 750 po raz trzeci. Sprzedane. Gratulujemy. Brawo dla tego pana. Mamy teraz czapeczkę lidera i kapitana zespołu żużlowego Unitarnów. Cena wywoławcza to 50 zł. Z autografem Janusza Kołodzieja. 50 po raz pierwszy. Pierwszy. 100 po raz pierwszy, 100 po raz drugi i 150. 150 po raz pierwszy, 200. 200 po raz... 300, 400. 400.
400? 400 po raz pierwszy. 400 po raz drugi, ale dziewczyny robicie robotę. 400 po raz pierwszy, 400 po raz drugi, 400 po raz trzeci. Sprzedane, gratulujemy. 500. 500, co się dzieje? 500 po raz pierwszy. 500 po raz pierwszy, 500 po raz drugi i 500 po raz trzeci. Sprzedane, nie? 600. 600, 600 po raz pierwszy, 600 po raz drugi i 600 po raz trzeci. 700? Koniec. 1000? 1000 złotych, proszę państwa, brawo. 1000 po raz pierwszy, 1000 po raz... 1200. 1200? 1200 po raz pierwszy. 1200 po raz pierwszy, 1200 po raz drugi, 1200 po raz trzeci. Sprzedane, brawo. Teraz mamy oryginalną koszulkę meczową reprezentacji Polski z autografem zawodnika Bartosza Kapustki. Cena wywoławcza 150 zł. Koszulka z orzełkiem na piersi. 150 zł już mamy. 200. 200 po raz pierwszy. 300, 300 było. 300 po raz... 400. 500. 500. 600? 600 po raz pierwszy. 600 po raz... Ile? 700. 650. 650 po raz pierwszy. 650. 700. 700. 700 po raz pierwszy. 800? 800 po raz pierwszy. 850. Ile? 1000. Mamy tutaj 1000. 1000 po raz pierwszy. 1000 po raz drugi. Tam mamy 1050. 1050 po raz pierwszy. 1100. 1100 po raz pierwszy. 1100 po raz drugi. 1200 może być? 1200 po raz pierwszy. 1200 po raz pierwszy. 1200 po raz drugi. 1300. 1300. Ile? Ile? 1300. Ty mamy 1300. 1400. 1400 po raz pierwszy, 1400 po raz drugi, 1400, 1500, 1500 po raz pierwszy, 1600, 1600 po raz pierwszy, 1600 po raz drugi, 1600 po raz trzeci, 1700, 1700, 1800, 1800 po raz pierwszy, 1800 po raz drugi, 1800 po raz trzeci, 2000, 2000, 2000 po raz pierwszy, 2000 po, 2100, 2100 po raz pierwszy, 2100 po raz drugi, 2100 po raz trzeci. Sprzedane, gratulujemy. Brawo! Teraz szkatułka z ręcznie przyozdobionymi buteleczkami od Koła Gospodyń Wiejskiej w Ładnej. Cena wywoławcza to 100 zł. Proszę państwa, piękne buteleczki. Dodam tylko, że tu coś chlupie. Nie wiem, co tam jest. Nie będę wnikał, ale kobiety mówiły, że rozgrzeje. Kto z państwa da 100 zł? 100 po raz pierwszy. Ja daję 150. 150 po raz pierwszy, 150 po raz drugi i 150... 200. 200 po raz, 200 po raz pierwszy, 200 po raz drugi i 200 po raz trzeci. Sprzedane, gratulujemy. Teraz mamy zdjęcie z oryginalnym autografem polskiego pięściarza Tomasza Adamka. Cena wywoławcza to jedyne 20 zł. Kto da 20 zł? Mamy 20 zł. 20 po raz pierwszy. 20 po raz drugi. 30. 30. 50. 50, tak? 50. 50 po raz pierwszy, 50 po raz drugi i 50 po raz 60? 100. 100 po raz, 100 po raz pierwszy, 100 po raz drugi i 100 po raz... 100, tak? 120, 120. 200 pan powiedział. 200? Kto powiedział 200? Jest 200? Gdzieś ręka? Nie ma? 120, 120 po raz pierwszy, 120 po raz drugi i 120 po raz trzeci. Sprzedane, gratulujemy. Teraz mamy dla was ręcznie haftowane konie od Koła Gospodyń Wiejskiej w Ładnej. 150 zł cena wywoławcza. Kto da 150 zł? Piękny haft. Piękny, ręcznie robione. 150, ja daję 150 zł. 150 po raz pierwszy, 150 po raz drugi, 150 po raz trzeci, tak? Nigdy. Tam mamy 200. A jest 200. 200 po raz pierwszy, 200 po raz pierwszy, 200 po raz drugi. Ale zaraz, bo któryś z panów tam, tak? Tak, pan... 200 po raz pierwszy, 200 po raz drugi i 220, 50, 300. 300 po raz pierwszy, 300 po raz drugi i 300 po raz trzeci. Sprzedane, gratulujemy. Jedziemy dalej. Piłka kolekcjonerska Chemika Police zespołu Orlen Ligi w piłce siatkowej kobiet z autografami. Cena wywoławcza to 50 zł. 50 zł po raz pierwszy. 100? 100? 100 po raz pierwszy, 100 po raz drugi. I 150? 150 po raz pierwszy, 150 po raz drugi i 150 po raz... 200. 200! 200 po raz pierwszy, 200 po raz drugi i 200 po raz trzeci. Sprzedane, gratulujemy. Teraz koszulka z autografami zawodników Zaksa Kędzierzyn-Koźle. Cena wywoławcza 50 zł.
50 zł po raz pierwszy. 50. Czy ktoś da 100? 100. 100 po raz pierwszy. 100. Nie, tam 100 mamy. 100 po raz pierwszy. 100 po raz drugi. I 110. 150 może być? 150 po raz pierwszy. 150 po raz drugi. I 150 po raz... 200. 200. Gdzie jest 200? A, 200, 200 pan... tutaj. Bardzo proszę. 200 po raz pierwszy. 200 po raz drugi i 200 po raz... Tutaj mamy 300. 300? 300 po raz pierwszy, 300 po raz drugi i 300 po... 350 po raz pierwszy. 350 po raz pierwszy, 350 po raz drugi, 350 po raz trzeci. Sprzedane. Gratulujemy. A teraz konie Beaty Piski z Łękawicy. Cena wywoławcza to 200 zł. 200 zł. Jest, mamy 200 zł. 200 po raz pierwszy, 200 po raz drugi i 200 po raz... 250? Czy jest 250? 250 po raz pierwszy. 250, 300? 300. 300 po raz pierwszy. 350. 350 po raz pierwszy, 400. 400. 450 po raz pierwszy. 500. 500 po raz... 550. Nie. 550? 550 po raz pierwszy. 600. 600 po raz pierwszy, 600 po raz drugi, 600 po raz trzeci. Sprzedane. Gratulujemy. Teraz szalik klubowy Chemika Police zespołu Orlen Ligi w piłce siatkowej kobiet. Cena wywoławcza 30 zł. Czy ma, ja daję 30 zł, przecież no, już zapomniałem, że nie mam ogrzewania. 50 zł tutaj mamy. 50? 50 po raz ja daję 100. 100 po raz pierwszy, 100 po raz drugi i... 150 po raz 150 pierwszy. 150 po raz pierwszy, 150 po raz drugi i 150 po raz... trzeci. I trzeci, tak? 150 po raz trzeci. Gratulujemy, zapraszamy po odbiór. A teraz uwaga, zdjęcia aktorów z autografami ufundowane przez Pawła Nowaka. 50 zł cena wywoławcza. Jedyne 50 zł bez stania w kolejek do wszystkich tych artystów. Kto da 50 zł? 50 zł po raz pierwszy. 50 czy... po raz pierwszy. 50 po raz drugi. Ja daję 60. 60 po raz pierwszy. 70. 100 wydaję. 100 po raz pierwszy, 100 po raz drugi. I 100, nie ma, żeby ktoś, że kogoś, komuś zabrałem. 100 po raz pierwszy, 100 po raz drugi, 100 po raz trzeci. Gratulujemy, dziękuję, zaraz odbiorę. Teraz mamy dla was komplet dekoracyjny. Przekazany przez Mikosz Marię z Ładnej. Cena wywoławcza to 150 zł. Proszę spojrzeć, kolejny piękny podarek może być. Konrad postara się wszystko pokazać, naprawdę. Piękna robota. Cena wywoławcza 150 zł. Piękny zestaw dekoracyjny, naprawdę warto. 150 zł. Jedyne 150 zł, a można pięknie przyzdobić dom. Ja daję 150 zł. Mamy 150 zł po raz pierwszy. 150 zł po raz drugi. I 150 zł po raz trzeci. Sprzedane. Gratulujemy. Dziękuję bardzo. I ostatni gadżet, proszę państwa. Ostatni gadżet. Koszulka klubu sportowego Krakowia z autografami zawodników. Cena wywoławcza to 100 zł. Kto da 100 zł? Jest 100 zł po raz pierwszy. 100 zł po raz drugi. Czy ktoś... Jest? Ile? Jest tam pan też. 150 mamy tam, 150. 150 po raz pierwszy, 150 po raz drugi. 200. 200. 200 po raz pierwszy, 200 po raz drugi. I uwaga, 220. 220 po raz pierwszy, 220 po raz drugi. 250. 300. 300. 300 po raz pierwszy, 300 po raz drugi. 350, 350, 400. 400 po raz pierwszy. Ostatni przedmiot, proszę państwa, ostatni. Więcej nie będzie, dopiero za rok. 450. 450 po raz pierwszy, 450 po raz drugi. 450. 500. 500 po raz pierwszy. 500 po raz drugi i 500 po raz... 520, 520 po raz pierwszy. 520 po raz drugi, 520... 600. 600. 600 po raz pierwszy, 600 po raz drugi, 600 po raz trzeci. Sprzedane, gratulujemy. Proszę państwa, to już wszystko. Bardzo dziękujemy za cierpliwość. Wiem, że państwo przyszli się posłuchać fantastycznej muzyki. Dziękujemy, że już państwo wytrzymaliście. Wiem, że przyszli się na koncert. Już kończymy, ale proszę wybaczyć. To wszystko dla tych dzieciaków. Cały dochód jest dla ich leczenia przeznaczony. To, że państwo tutaj jesteście. Każdy ma wkład w czymś wielkim. W pomocy innemu człowiekowi. Zatem każdy, kto dzisiaj będzie wychodził, może się czuć lepszym człowiekiem. Ja już słyszałam, co się działo na koncercie grupy Small Cafe. Zresztą bardzo serdecznie pozdrawiam tę grupę i życzę im powodzenia, bo to chyba młodzi ludzie bardzo. A proszę, już tacy zdolni. Teraz będzie
bardzo rodzinny. Najpierw piosenka, którą dedykuję moim dzieciom, a zaraz potem piosenka, która jest moim muzycznym podziękowaniem dla mojej mamy, czyli najważniejszej dla mnie kobiety na świecie. I kolejną. Biegnij przed siebie. Mam nadzieję, że śpiewamy razem. I prywatna Madonna. Trzymam cię za rękę, przez noc prowadzę do dnia. Zanim z rąk wyfruniesz jak niebieski ptak, usiądź tu wygodnie, mam kilka rad. Biegnij przed siebie, uciekaj, zanim złapie cię czas. Biegnij przed siebie, idź nim zmęczenie da. Sobie znać. Świat dla nikogo się nie zatrzyma, zdradzi cię nieraz. Biegnij przed siebie, kierunek trzymaj z wiatrem lub pod wiatr. Czasu nie oszukasz, dzień staje za dniem. Kiedyś i tobie przyjdzie wybrać, być czy mieć. Zanim zechcesz odkryć po swojemu ten świat, usiądź i posłuchaj, mam kilka rad. Biegnij przed siebie, uciekaj, zanim złapie cię czas. Pewnie przed siebie, idź nim zmęczenie. Znać. Świat dla nikogo się nie zatrzyma, zdradzi nieraz. Biegnij przed siebie, kierunek trzymaj z wiatrem lub pod wiatr. Biegnij przed siebie, uciekaj, zanim czas. Pewnie przed siebie, idź nim zmęczenie da o sobie znać. Świat dla nikogo się nie zatrzyma, zdradzi cię nieraz. Biegnij przed siebie, kierunek trzymaj z wiatrem lub pod wiatr. Biegnij przed siebie, uciekaj, zanim złapie cię czas. Pewnie przed siebie, idź nim zmęczenie da o sobie znać. Świat dla nikogo się nie zatrzyma, zdradzi nieraz. Biegnij przez siebie, kierunek trzymaj z wiatrem lub pod wiatr. Piękne dzięki. Zawsze jestem przy tobie, bywam też zła jak ogień. Gdy strach mnie zjada, w cieple twych dłoni huragan przetrwać mogę. Bezpieczny sen nie przemija. Całość, znów się nic nie stało.
chronisz mnie tak, jak przedtem. Jak anioł w skrzydła mnie chowa, dnia poprzedniego królowa. Dobrze, że cię mam, to szczęście radę sobie dam, bo jesteś rozsypany świat. Pięknie. Moi drodzy, w tym roku obchodzę swoje 20-lecie. Niesamowite, od 20 lat kroczę artystyczną drogą i kroczę nią dzięki wam. Dziękuję wam pięknie, że mnie wspieracie od 20 już lat. I mam nadzieję, że los pozwoli nam jeszcze nie jeden raz się spotkać i że będziecie mnie wspierać jeszcze przez długi, długi czas. Dzięki wam spełniam moje największe marzenia z dzieciństwa. Ale tych marzeń nie mogłabym spełniać w tak cudowny sposób, gdyby nie moi przyjaciele na scenie. Przywitajcie gorąco mój zespół, moich przyjaciół. Dzięki nim na scenie przeżywam zawsze muzyczną, piękną ucztę.
z nich jest taki sam. Tęsknię już ostatni raz. Ostatni raz. Głośno. Tak mi. Nie przekrzyczy jej mój strach.